Siema, to Pyza w kolejnym filmie. Tym razem jest na chwilę obecną niedziela. 6.29, 31 marzec, niedziela 2024. W ten świąteczny, niedzielny dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Czyli wczoraj była sobota, święcenie jajek i dzisiaj niedziela, nie inaczej. To samo łowisko, ta sama metoda i zobaczymy, czy te same ryby. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga. Ktoś lubi jarak w przyjemnych filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Zapraszam serdecznie na świąteczny film z nadwody. Jest pierwsza niedzielna świąteczna ryba, czyli leszczyk taki ze 40 parę centymetrów. Zdziwiony. Zobaczcie, zdziwiony, bo młody zawsze zdziwiony. Tak, więc pierwsze koty za płoty, baja, no i wędkujemy dalej, przerzucamy zestaw i polujemy za jakąś fajną rybką. Taki 45 cm leszczyk drugi, więc zwracamy mu wolność. No i czekamy na niedzielnego, świątecznego karpia. Jest i pierwszy karpik niedzielny, świąteczny, z tych już większych, fajniejszych, jak na tą wodę, rybek. Więc zwracamy mu wolność. I już jest pięknie, piękny, niedzielny karpik. Baja. Drugi taki 42 cm, jak to się mówi, patelniaczek. Nieduży, no ale jak to mówię, karpik to karpik. Druga sztuka świąteczna z niedzieli, więc oddamy mu wolność. Niech rośnie. Pójdź, byku. Rośnij. Jest i trzeci niedzielny. Piękny, pięknie ubarwiony karpik. Więc oddamy mu wolność, nie inaczej. Baja. Kolejna 60. Piękny karp. Świąteczny oczywiście, niedzielny. Żeby nie było, że z soboty cały czas te same ryby pokazuje, ale to jest jednak niedzielny karpik, pięknie ubarwiony, ładny, więc zwracamy mu wolność. Piękny. Thank you.
I jest kolejny świąteczny, niedzielny karpik. Pięknie ubarwiony. Więc wracamy mu wolność. Nie inaczej. Piąta sztuka. Piąty niedzielny karp. Leszczyk znów nieduży. Na razie jedna wędka łowi. Wszystkie ryby dzisiejsze z niedzieli, czyli ta wędka, która łowi. Jeden podajnik z rybą straciłem z tego względu, że gdzieś żyłka była uszkodzona i nad podajnikiem, gdzie stoper gumowy, w czasie holu pękło. No i straciłem dzisiaj podajnik wraz z ładną rybą. I tak mówię, ta jedna wędka łowi. Druga na razie bez brania, zmienia różne przynęty, ale bez efektu. Miało być dzisiaj podobnie jak wczoraj ciepło. Myślałem, że się poopalam. No może jeszcze słonko wyjdzie. Ma być ciepła niedziela, ale na tą chwilę jest pochmurnie. Zobaczcie sami. Zobaczcie, słonko ledwie się wybija. Nie tak wczoraj, że było cieplutko. No ale może jeszcze zdąży słonko wyjść. Ale jest zachmurzone. Ciepło, ciepło, wieje wiatr, ale nie ma słońca takiego oczywiście, jak wczoraj. Drodzy Państwo, wziąłem magnes i jak widzicie odzyskałem PN-y, bo wczoraj w czasie wędkowania gdzieś mi się zawieruszyły i nie wiedziałem co i jak. A przy montowaniu sobotniego filmu, który wam wrzuciłem, zauważyłem, że w czasie wypuszczania karpia były przyczepione do podbieraka, kosza z podbieraka te PN-y. I wpadły do wody. Więc w niedzielę też przyjechałem, tak aby na koszty nie wchodzić, odzyskać PN-y, wziąłem magnes. I tak to mniej więcej wygląda. Po tym krzaczku poznałem. Zobaczcie, co tu wystaje. Zobaczcie, jak wypuszczałem ryby i ten moment. A tutaj branie. Zobaczcie, jak mi kija wygina. Zobaczcie, jak żyłka idzie. Piękne branie. Pięknie walczy ryba, ale widzieliście, jakie branie było. Pół wędki się wygięło, wybierało. Tam było 2 metry nawinięte. Staram się z metr nawinięte, staram się łowić do klipa. Nie widzicie, jakie było branie. Teraz trzymam rybę i zaraz ją wyholuję. I zobaczycie, co to za ryba. Walczy, 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 wybiera. Wybiera. Pięknie wybiera, wybiera pomału. Wybiera pomału. No i taki byczek. Zobaczcie. Jaki piękny. On teraz wziął, pół wędki wygiął, jak wam pokazywałem akcję z magnesem. No i piękny szósty karpik, świąteczny, niedzielny, który wraca. Grubas. Piękny karp. Piękny. Taki kopiątki. 4,5 kilo na pewno będzie. Gruby jest, bardzo jest gruby. Ze 4,5 kg na bank.
płyń. Baja. Słonko coraz bardziej świeci, przebija się. Może coś z tego będzie i jeszcze się opalę. Tak jak wczoraj. Jest kolejny karpik. Jedna wędka łowi. Naprawdę jedna wędka łowi w ten niedzielny dzionek. Ale słonko się przebija, może jeszcze słońca na ciele nabiorę. Opaleniznę, czyli nie inaczej. Więc wypuszczamy karpia. Niech odpływa i rośnie w spokoju. Płyń, byku. Jest kolejny niedzielny leszczyk. Baja. Jest kolejny niedzielny leszczyk. Nie inaczej. Najważniejsze, że słonko wyszło i Sylwuś prawdopodobnie będzie się na świeżym powietrzu opalał, czyli łapał słonko. Kolejny jest taki leszczyk. Drugą wędkę wziąłem i w jedno miejsce obydwie będę rzucał. Z tego względu, że na prawo nic nie brało. Jedna wędka mi łowi. Wszystkie ryby dzisiaj, jak do tej pory, z jednej wędki, tak mówię, a już godzina 9:39, niedziela, i jedna wędka łowi, więc postanowiłem drugą rzucać niedaleko tamtej. Zobaczymy, czy w tym jednym miejscu ryby tylko stoją. Taki lesio, więc zwracamy mu wolność. Baja. I taki kolejny karpik, ósmy, więc go wypuszczamy. Ósmy niedzielny karp, ładnie ubarwione te ryby. Taki kolejny 45. Tu nie ma dużych leszczy. To taki 45 na tą wodę to jest nawet spory. Więc baja i płyń. Kolejny leszczyk niedzielny. Baja. Jest w końcu pierwsza ryba z drugiej wędki, bo cały czas lewa łowi, a prawą wziąłem, przed siebie rzuciłem, bo jednak plątało się przy ściąganiu lewą wędką ryby, karpia wchodziła w prawą. Więc pierwsza ryba na prawą wędkę, nieduży leszczyk, oby nie jedyny dzisiaj, więc wędkuję dalej i jest bajecznie tą niedzielną, świąteczną porą. Ok, teraz widzicie lewa leszczyk, tradycyjnie lewa dzisiaj łowi, no ale te karpiki odeszły, będzie trzeba jeszcze trochę kukurydzą podsypać, ale to jeszcze trochę, bo ostatni raz będę sypał, tak aby na popołudnie było do wędkowania, więc odczekam jeszcze trochę i jeszcze raz podsypę kuku, tak aby zwabić do stołu karpie. Jest ósmy karpik, więc wraca do wody ten świąteczny osobnik. Znów lewa wędka i leszczyk. Baja. Jest i dziesiąty karpik pełnołuski. Jak pięknie ubarwiony, zobaczcie. Śliczne ryby, grubaski. Może tu ogromnych ryb nie ma, ale są takie przyzwoite, jak na federka i na dygającą szczytówkę metodę. To zawsze jakaś zabawa jest. Ten będzie około 4 kg. Ładny grubas. Więc wracam na wolność. Już się wypuszczam.
Opływaj. Baja. 47, największy dzisiaj leszczyk. Druga ryba na prawą wędkę. Ładny, ładny. Już taki fajny leszczyk. Powtórzę raz jeszcze, tu dużych leszczy nie ma, to na tą wodę fajna ryba. Więc płyń. Baja. Kolejny maluszek. Taki patelniaczek z niedzieli. Jeszcze z prawej strony karpia nie miałem, na tamtą prawą wędkę. Ale taki jest. Wracamy wolność i przerzucamy zestaw. Jest w końcu pierwszy karpik z prawej wędki. Zobacz, jaki ładny klocuszek. Jaki ładnie ubarwniony. Piękny karpik. Po tych trzech leszczach. W końcu jest pierwsza ryba z prawej strony. Więc zwracamy mu wolność. Nie inaczej. Niedzielny, świąteczny karp. Baja. Kolejny z lewej. Zobacz, jaki ładny. Na lewą, nie inaczej. Baja. Jest piękny grubas, ryba dnia, czyli świąteczna ryba. Wczoraj święcenie jajek, sobota, dzisiaj niedziela i na razie jak największa. Kto sypie, ten zbiera. Ładny klocek. Ładny. Taki ładny klocuś. Dobrze ponad 6 kilo. Grubas. Śliczna ryba. Dobrze, więc nie morduję już jej. I wypuszczam. Śliczną rybę. Dobra, szóstka będzie. Pięknie ubarwiony. Baja. Taki leszczyk kolejny. Niedzielny. Ja mam niedzielną płotkę pierwszą. Niedzielna pierwsza płotka. Baja. Jest kolejny leszczyk. Niedzielny. Pięknie ubarwiony. Świąteczny, niedzielny, nie inaczej. Więc wracamy do domu. Baja. Jest 16 niedzielny. Nie inaczej. I pięknie. Pięknie, pięknie ubarwione, zdrowe, piękne rybki. Nieduże, ale przyzwoite. Przyznać musicie rację. I piękne bardzo. Baja. Kolejny leszczyk z lewej. Baja. 17. Taki maluszek. Z niedzieli, więc niedługo jeszcze niecała godzinka i będziemy kończyć ten nierówny pojedynek. Pomału suszę matę, podbierak, przerzucę jeszcze, no i zobaczymy, co jeszcze się uda złowić. Jest i 18
z dzisiejszego niedzielnego dzionka, czyli świąteczny, 18 karpik. Więc wracamy mu wolność. Nie inaczej. Nie inaczej. Płyń. Baja. Kolejny niedzielny. Zostało 20 minut i będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad niedzielny. Jutro lejek, więc będziemy odpoczywać w domu. Zmontuję dla Was jakiś drugi film z niedzieli, z pierwszego dnia świąt. A jutro w poniedziałek, lany poniedziałek odpoczywam, więc pomału będę kończył. Więc drodzy Państwo, zwijam się pomału i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Czyli 18 karpi, wczoraj było 16, dzisiaj 18. No tylko wczoraj był i karaś ładny, i amurek, a dzisiaj to, co widzieliście. Jesiotra dzisiaj nie miałem, ani amurka, ani karasia. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Ja pomału pakuję się i jadę na Kielce. Cześć!